Ruszamy. Dobrze. Czyli to, co się wydarzyło, to to, że mniej więcej, żeśmy troszeczkę skomentowali cztery fragmenty, została nam para, która stanowi część najbardziej akcentowaną, czyli tę jedną krótszą, a drugą dłuższą odsłonę skupioną na dziele i autorytecie Jezusa. Pierwsza nawiasem mówiąc, właśnie to, co tutaj widzicie pod koniec, i oto idziemy do Jerozolimy, to zobaczycie, że jedna i druga część zaczyna się właśnie od wzmianki o Jerozolimie, tak? I o tym zmierzaniu do Jerozolimy. Żeby było śmieszniej, to trzeba by powiedzieć tak. Mamy ten nasz cały tekst, tak? I mieliśmy ten fragmencik pierwszy i tak, tu była Jerozolima i w tych dwóch miejscach też jest Jerozolima, tak? Także ta Jerozolima tutaj się bardzo konsekwentnie pojawia. No i tyle. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i obtrwają, a ubiczowawszy, zabiją go. Ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Czyli tak z mojej perspektywy widzę tak. Mamy odwołanie się do tego, co o Chrystusie było zapowiedziane przez proroków i to, co Jezus to jakby przywołuje uczniom. Na dole mamy podsumowanie tego, ileż z tego wszystkiego oni zrozumieli, z tego, co mówi Jezus teraz i z tego, co mówili prorocy. A w środku mamy zestawienie dwóch części. Jedna część taka destrukcyjna, która się ma dokonać na Chrystusie, ale druga część właśnie tak w opozycji do tego, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Czyli zostaje bardzo wyraźnie podkreślone to uczniom, co mam w planie, jaki to będzie mieć charakter, na co się decyduje z pełną świadomością jako Pan. Uprzedza ich w pewnym sensie o tym całym jakby skali tego, co go spotka. I to jest przeciekawa sytuacja, bo jeżeli po prostu ktoś jest zamknięty w pewnych ramach myślenia o jakiejś tam kwestii, na przykład o Chrystusie, jest w tych ramach, te ramy zakładają określony tylko jeden sposób patrzenia na Chrystusa. Król zwycięski, który odbuduje Izraela i wszystkim wrogom da łupnia. To rzeczywiście, słuchanie takich historii, po prostu to jest jakaś metafora na nie wiadomo jaki temat. Tak? Nam się to łatwo czyta, bo jesteśmy wychowani 2000 lat po całej historii i po prostu no, jesteśmy zupełnie z innej perspektywy, ale ci uczniowie, no jedyna rzecz, która może mniej usprawiedliwia, że w sekcji paralelnej do tego, czyli w sekcji G, tam Jezus zrobił tą zapowiedź czterokrotnie. Tak? Więc no, w jakimś sensie no, nie jest to pierwszy raz. Ale znowu, przez to, że oni poczuli wiatr w żagle, tak, że są, jesteśmy silni, widzimy, akcja się dzieje, to człowiek znowu jakby umyka mu pewne istotne rzeczy, które stanowią jakby ramę dla tego projektu, w który zostali zaangażowani. W związku z tym znowu oni idą, widać, że idziemy w dobrym kierunku, układamy całą sprawę, przeciwnicy dostają łupnia, więc o co chodzi, tak? No i wydaje się, że to jest ciekawa lekcja dla bycia liderem, dla bycia uczniem, którą potem przynajmniej myślę, że musieli wyciągnąć. Otóż wiem, jakie rysy niesie bycie uczniem Jezusa. Można by zacytować tekst z Jana, skoro mnie i tak dalej, to czemu mieliby nie was, tak? Natomiast wydaje się, że no, ta opozycja, która tutaj się pojawia, jednak pokazuje, że ostatecznie do Jezusa należy zwycięstwo,
do niego należy wydobycie fizyczne w pewnym sensie istoty nadziei, jaką może człowiek nieść, tak? Śmierć jest pokonana, życie poprzez zmartwychwstanie Chrystusa jest czymś, co rzeczywiście mogę o tym myśleć jako czymś nieustającym, czymś, co jest do zyskania, czymś, dlaczego warto się wysilić, czego, co jest warto szukać. Dobrze. A co się dzieje w tekście, który jest do tego paralelnym? Czyli akcent tutaj, tak? A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on powrócił, objąwszy królowanie, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, dobrze, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w najmniejszym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie posiałeś. Rzekł do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym jak ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Zastosowałem taki układ, bo moim zdaniem będzie czytelniejszy, żeby zrozumieć, jak widzę główny schemat tematów. Czyli mamy jakby dwie takie warstwy. Zmierzamy do Jerozolimy, są pewne oczekiwania. Powiedział, co miał powiedzieć w związku z tym, że zmierzali do Jerozolimy, no i idą dalej do Jerozolimy. I to jest taka rama, tak? W środku, jak sądzę, mamy taki układ z dwóch szeregów składający się, w którym widzimy, że pewien człowiek ma iść odebrać potwierdzenie o swoim objęciu tronu, dysponuje, co mają robić jego słudzy i jest pewien problem, ponieważ są poddani, którzy go nienawidzą. Potem powraca po objęciu królowania, zajmuje się sługami, którym powierzył określone prowadzenie pewnego biznesu. A na końcu znowu mamy odniesienie do tych nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, aby on nad nimi panował. No jedyny problem, jaki mamy, to to, że ta część poświęcona rozliczeniu sług no, jest dość obszerna. No ale tematycznie rzecz biorąc, no taki jest układ, tak? Taki jest układ i na to nic nie poradzę. Na tę część B2, tutaj o tych sługach jeszcze chwileczkę się jakoś przyjrzymy troszeczkę bliżej. Natomiast wydaje się, że to, co zrobił tutaj Łukasz z takim zaaranżowaniem tego całego tekstu, no jednak wyraźnie daje nacisk na to, że Chrystus
osiągnąwszy zwycięstwo nad śmiercią, również musi zostać wzięty pod uwagę jako ten władca, który ostatecznie właśnie dokona rozliczenia nie tylko ze swoimi sługami, ale również z tymi wszystkimi, którzy go po prostu nie chcieli. Nie powiedziałem tego chyba dzisiaj wyraźnie, ale trzeba powiedzieć, że ta sekcja i nie tylko ta sekcja i następna narastająco coraz bardziej wyraźnie mówi o tym, że jednak sąd nad Izraelem, nad Judą konkretnie i nad Jerozolimą staje się czymś właściwie nieuniknionym. I no, ta perspektywa, ona powinna nam pomóc troszeczkę zrozumieć te wypowiedzi o sądzie i o tych bardzo takich drastycznych scenach, które ten opis sądu czasami zawiera. Nieposłuszeństwo liderów, promieniujące dalej na bunt ludu i niegotowość, nieprzygotowanie ludu na to, żeby rozpoznać Mesjasza, ostatecznie skutkuje tym, że pomiędzy Bogiem a ludem zrywa się kanał komunikacyjny i perswazja na zasadach takich po prostu uczciwej rozmowy wyczerpuje się. No i niestety przez historię widzimy, że kiedy taki stan zachodzi, Bogu pozostaje perswazja przez sąd. No i tyle. No i tyle. To jest szansa jeszcze na to, żeby odzyskać przynajmniej część, bądź dokonać jakby zmiany środka ciężkości w tym, aby znowu ci, którzy podążają za Bogiem, znowu mieli większy udział w tej społeczności, która pozostaje. W związku z tym, co do sensu takiego akcentu w tym całym naszym bloku, no jest taki. Nie ma sensu szukać innych dróg na usprawiedliwienie, na bliskość Boga, na Królestwo Boże, jak tylko położyć ufność w Chrystusie jako Zbawicielu, ale też i być może przede wszystkim w Chrystusie, który okazuje się Wybawicielem i dawcą nadziei życia dla człowieka, poświęcając samego siebie i pokazując to człowiekowi, jak daleko jest w stanie się posunąć dla niego. Z drugiej strony zaś ukazując Chrystusa jako tego, przed którym, czy się to komuś podoba, czy nie, trzeba będzie stanąć. Przy czym ten sąd, jak sądzę, tutaj pokazany, na tych elementach C1 i C2, czyli wersety 14 i potem 27, w moim odczuciu jest tym sygnałem, tą zapowiedzią o tym sądzie, który niedługo spadnie rzeczywiście na Jerozolimę i rozliczy w ten sposób tych, którzy odrzucili Chrystusa, choć byli grupą całkowicie uprzywilejowaną co do możliwości rozpoznania Go jako Chrystusa. Nie pierwszy raz widać, że ci, którzy dostają najwięcej, no, przez Boga w jakiś sposób są pociągani do odpowiedzialności za swoje działania bardziej niż ci, którzy określonej świadomości nie mieli okazji nabyć. Stąd też uczniowie, doświadczając najrozmaitszych błogosławieństw, muszą się liczyć i z tym, że adekwatnie do naszej świadomości no jakaś tam nas rozmowa być może czeka, co nie? Minimum.
Problem, jaki mamy, to z tym blokiem. I w szczególności, jak sądzę, problem mamy z trzecim sługą. Pozwólcie, że teraz tylko ten element rozpiszę. Początek to jest rozliczenie tych dwóch pierwszych sług. Przychodzi pierwszy, jesteś świetny, będziesz miał więcej odpowiedzialności, więcej roboty, ale oczywiście też, okej, okay, nie wiem, czy tam działa prestiż, ale no, można by powiedzieć, że z naszej perspektywy więcej prestiżu. Drugi sługa podobnie, tak? No można powiedzieć, że jeżeli to dotyczy w jakiś sposób życia po, albo przejść jakieś próby, no to chciałbym, lżej nie będzie, tak? Cokolwiek by to miało znaczyć. I potem się pojawia nam trzeci sługa. Trzeci sługa, którego bardzo trudno, jak sądzę, u Łukasza rozpoznać, bo ewidentnie to, co on robi, co mówi, brzmi źle. Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. No, co to za jeden gość? Skąd on się urwał? Tak? Na jakiej drodze został sługą? Jaka była relacja? To nam po prostu jakoś kompletnie zgrzyta, nie pasuje. No, kompletnie nie pasuje. Ale z drugiej strony Łukasz na pewno nie widać tego w oparciu o ten tekst, żeby przekierowywał tego kogoś do grupy wrogów. Coś takiego się dzieje, o ile się nie mylę, w Ewangelii Mateusza, ale Łukasz tego nie robi. I tutaj jest zagwozdka, no bo my mamy problem, no co o tobie, chłopie, myśleć, tak? Co jest grane? Te słowa brzmią na pograniczu jakiejś takiej arogancji albo takiego po prostu kompletnego nieporozumienia. Właściwie jak doszło do tego, że po prostu mogliśmy być razem w pewnym sensie, skoro ty masz taką wizję mnie, tak? I w związku z tym, no to jest pytanie, czy Jezus przez tego trzeciego sługę w jakiś sposób nawiązuje do tych, którzy no, są spośród aktualnych liderów. Może nie są w tym bardzo fatalnym stanie, tak jak ci faryzeusze, którzy byli chciwi, ci, którzy no, są określani przez Jezusa bardzo negatywnie i uczeni w prawie również, ale ci, którzy w jakiś sposób, w żaden sposób nie idą do przodu z tym, co otrzyma. Tak? No, trudno mi powiedzieć. Ten fragment rzeczywiście u Łukasza brzmi dość zawile i nie mam na niego lekarstwa na razie. Łatwiej czasami rozpoznać budowę, niż zrozumieć, co jest grane, tak? No, wybaczcie. Bo tutaj na końcu znowu wraca nam ten jeden z tych początku, tak? I znowu dostaje coś. I ten fragment jest bardzo jakby regularny. A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę, tak? Na dole mamy temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane, więc mamy ideę odebrania od tego samego człowieka. A dajcie temu, który ma 10, powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Dostaje. A tutaj jest sprzeciw tych innych sług, mówi, ale on już ma, co nie? Jeżeli to tutaj się nie szczeliłem, to mówiąc krótko, to jest dość regularne, więc mając to regularne, to musi być w środku. Ale czy to jest wypowiedź przeciwko pewnej głupocie sługi, pewnego jakby braku wyczucia i rozsądku, że i tacy słudzy w tym zastępie się trafiają? Bo trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Jezusa, faryzeusze, uczeni w prawie, no są liderami. Oni są liderami, których Jezus traktuje jak liderów. No problem polega na tym, że są pokrzywionymi na różne sposoby, jedni bardziej, drudzy mniej, ale oni z tej perspektywy są liderami. Nie przypadkiem w którymś momencie w innej Ewangelii, owszem, ale czytamy, że słuchajcie ich, ale ich nie naśladujcie. Tak? Ta rozbieżność między ich pozycją, kwalifikacjami, a ich osobistym charakterem, postępowaniem, no powoduje, że mamy takie dziwne zderzenie.
No to jest wyzwanie też dla Was. Przemyślicie sobie, może coś wymyślicie, to mi pomożecie. Na razie mam wrażenie, tutaj to, co jest najdziwniejsze, to jest to, że władca mówi, nie zrobiłeś rzeczy najprostszej jak jest możliwych, która była w Twoim zasięgu. Wyobraziłeś sobie coś na mój temat tak, że nie zrobiłeś nawet tej najprostszej rzeczy. No i teraz jest pytanie, po jakich konceptach tutaj gdzieś Jezus idzie, do kogo chciał uderzyć i z czym, skoro w ramach tego tekstu o rozliczeniu sług, no akurat ten trzeci taki średnio rozgarnięty i niechętny pojawia się w akcencie. No mam wrażenie, że być może jest to jednak strzał do tych sług, którzy no są, ale tak naprawdę kot? Nie. Ale coś im kompletnie nie poszło, tak? Coś im kompletnie nie poszło i w głowie jakieś dziś mają. Dobrze. W związku z tym, niemniej, akcent jednak pojawia się na ten element władczy, królewski, panowania Chrystusa. Troszeczkę inaczej spróbowałem nazwać tą całą część. Pierwszą warstwę zatytułowałem Nie podskakuj. Raczej z wdzięcznością przyjmij dar Boży. Nie zapominaj, jaka jest Twoja kondycja. Nie sądź łatwo innych, bo nie wiesz, co jest w ich wnętrzu. To jest o tych farzeuszu, o tych dzieciakach i potem o chłopakach i niewidomym. Potem Chrystus wprowadza w zbawienie tych, którzy Mu zaufają jako Panu. Tak? Wybór Jezusa, naśladowanie Go prowadzi do nagrody, przynosi zysk tu i teraz oraz po śmierci. Po śmierci, niech będzie to przejście. A na końcu nie zmieniłem nic. Przy czym podkreśliłem ten element, że jednak wyakcentowane jest to, że Chrystus się okaże jako władca i dokona sądu. I chciałbym Wam zasugerować, że jedną z idei Łukasza to jest to, że Chrystus jest władcą, który dokona sądu niekoniecznie w tym eschatologicznym, tylko znaczeniu gdzieś tam na końcu i tak dalej, ale raczej jest tym władcą, który nadal włada nad historią i pośród historii sprowadza sąd również tak, jak to było w Starym Testamencie, nic nowego, tak? Czyli Bóg sprowadzał sąd i to było dla Izraelitów czytelne, tak? Czyli prorocy komunikowali, tak? To jest sąd pośród historii i to jest działanie Boga tu w odpowiedzi na określoną sytuację, jaką wygenerował Jego lud. W związku z tym, wracając do całej tej koncentrycznej budowy, całej tej sekcji, ta pierwsza taka paradygmatyczna właśnie warstwa jakby skreśla różne rzeczy, które mówi, nie stawiaj na nie, nie próbuj się jakby tutaj ratować na swoją własną rękę albo szukać sobie takiej właśnie ścieżki, którą błyśniesz przed szefem, bo nie błyśniesz, złóż ufność w Chrystusie. Tak? To jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. Dlaczego dzisiaj poświęciłem tę całą dyskusję właśnie no jednemu tematowi, który jak refren powracał? No zostałem w sumie sprowokowany przez list do Rzymian i poszukiwania właśnie, co tam Paweł wykazał jako stale powracający błąd Izraela. I pomyślałem sobie, że skoro teraz Łukasz robi to samo, a tym błędem jest to, że za wszelką cenę szukali wszystkich innych ścieżek, żeby tylko się nie poddać Bogu, żeby tylko nie musieć funkcjonować jakby w oparciu o zaufanie do Niego, to skoro Paweł po tylu latach jakby traktuje tę rzecz jako tak istotną i teraz w tym tekście kończącym lekcję dla uczniów, Łukasz poświęca całą warstwę, aby powtórzyć rzecz właściwie, no, którą w ogóle nie powinna być powtarzana, bo tu jest cała Biblia o tym, tak, w pewnym sensie. A jednak to robi, no to rozumie przez to, że postrzega tą postawę jako niezwykle
ponadczasowo zagrożoną, z której każde pokolenie i tak będzie chciało uciekać. I uczniowie będą chcieli uciekać. Zastępując to czymkolwiek, tak? Czy siłą, czy pozycją, czy komfortem, czy no jakąkolwiek inną, być może wiedzą, być może świetną zabawą w prestiżowym towarzystwie, no cokolwiek, tak? Coś wymyślą, aby się świetnie pobawić i co ostatecznie jakby zupełnie wypaczy to, na czym rzecz powinna stać. I sądzę, że ta warstwa kluczowo wpływa właśnie na to, co Jezus potem mówi w wezwaniu do uczniostwa, ale to już zostawiam wam. Przeczytajcie sobie to, tą całą sekcję. Gdybyście chcieli sobie poczytać teksty, które jak sądzę są bardzo blisko brzmiące z tymi tematami, które ta cała sekcja, ale też ta warstwa dyskutuje, to proponuję wam Izajasza od 25 do 26 rozdziały. Sugeruję wam Jeremiasza 7, 2 do 16. Przypuszczam, że znajdziecie tam cały szereg tematów, które po prostu wyraźnie są przedyskutowane w ramach tej sekcji o uczniostwie, ale tych też jakby w ramach tych wszystkich elementów, które Jezus tutaj przy tej okazji krytykuje i przypomina, co odrzucić, a którędy iść. Dziękuję wam bardzo. To je tyle. Przedłużyłem więcej niestety niż myślałem, ale wytrwaliście. Proszę? Zakładam, że ta reszta będzie następnym razem. Może nie wiem, czy cała reszta. Tak. Właśnie zapowiadałem, że jeżeli by ktoś miał chęć przypadkiem wpaść, to niech weźmie ten sam zestaw, bo właśnie będzie jeszcze użyteczny. Dziękuję bardzo.